obecność 20 maja na plantacji cebuli odziwej daje doskonałą okazję, aby podyskutować na temat zagrożeń, jakie niesie sezon na cebuli standardowej, siewu wiosennego. Wprawdzie w tym roku jest ta cebula opóźniona, ale podstawowe choroby, jakie występują na cebuli ozimej, jakie niosą za sobą totalne zagrożenie dla plantacji, nie próżnują, jak widzicie Państwo. Mączniak rzekomy, najpopularniejsza choroba na cebuli ozimej, choroba dotykająca aparatu asymilacyjnego, a w konsekwencji również całej cebuli. Występuje ona początkowo w pewnych tylko miejscach, tak zaczyna się, by następnie roznosić się z wiatrem, z deszczem w sprzyjających warunkach dla kiełkowania zarodników po całej plantacji. I tak też 20 maja, co wydawałoby się przy opóźnionym roku, nie powinno wystąpić, mączniak rzekomy tak naprawdę w tym momencie bardzo mocno atakuje cebulę. Objawia się to takimi kolistymi, dość dużymi plamami prawie, że na całym obwodzie liścia cebuli. Ta plama, oczywiście szczypior i zieleń zanika, przekształca się w zarzucenie. Występuje również taki stalowa obecność w dużych ilościach zarodników, które w następstwie roznoszą się po całej plantacji. Tak więc pomimo, że mamy opóźnioną wiosnę, ale warunki dla występowania mączniaka rzekomego okazują się być, drodzy plantatorzy, doskonałe. Tak więc ta choroba, która ponownie przypomniała w ubiegłym roku o swoim totalnym zagrożeniu dla plantacji cebul, już ma się dobrze i występuje na cebuli ozimej. Oznacza to, że stosunkowo szybko będziecie musieli przystąpić i pilnować, lustrować plantację cebuli tradycyjnej, z tradycyjnego siewu wiosennego, ponieważ to zagrożenie w tym roku również wydaje się być bardzo duże, podobnie jak w ubiegłym roku. Dlatego też, pomimo że te plantacje są opóźnione, nie później jak do 15-20 czerwca, ja szacuję w tym roku, należy lustrować je pod kątem występowania pierwszych objawów mączniaka rzekomego oraz prowadzić grzybobójczą ochronę właśnie w kierunku mączniaka rzekomego. To niezwykle ważne, aby właśnie w takich terminach już zastosować amistor, który tak jakby zabezpieczy ten zielony łan, da zielonemu łanowi tą żywą zieleń, szeroko zabezpieczy plantację cebuli przed wieloma chorobami, a w tym przeciwko mączniakowi rzekomemu. W przypadku wystąpienia tej choroby należy zastosować specjalistyczne środki grzybobójcze dedykowane w kierunku mączniaka rzekomego z dobrym adiuwantem po to, aby skutecznie zapobiec rozprzestrzenianiu się tej choroby, która, jak mówię, w ubiegłym roku znów przypomniała o swym bardzo dużym znaczeniu na plantacjach cebuli. Ostatnie dni, a więc wokół 20 maja, na plantacji ozimej wystąpiła bardzo silna infekcja Stemphyrium. Jak się ona objawia? Ano, objawia się ona takim szybkim
więdnięciem, jakby poparzeniem jednostronnej z reguły wewnętrznej części liścia cebuli, to przewiędnięcie postępuje bardzo szybko. Z umiarkowanej zieleni bardzo szybko, to w godzinach jest wyrażone, przechodzi to w takie bardzo jasne i coraz bardziej suche plamy, które w następstwie przemienią się w tego typu uszkodzenia. Te nekrozy mogą wystąpić bardzo silnie na całej plantacji i tak naprawdę zniszczyć ten aparat asymilacyjny rośliny i nie dopuścić mogą do po prostu plonu. Plon może być zniweczony przez tą chorobę w stopniu ponad 70-80%, a jakość takiego plonu jest bardzo niska. Dlatego przy standardowych odmianach sianych wiosną należy przypomnieć Państwu o zagrożeniu płynącym nie tylko z mączniaka rzekomego, ale z bardzo popularnej od kilkunastu lat choroby o nazwie Stemphyrium, która prowadzi właśnie do tego typu niszczenia szczypioru, a w konsekwencji niszczenia Państwa wysiłków i Państwa pracy, plantacji cebuli. Tak więc również zaczynajcie od ochrony amistarem. Już pod początkiem i w połowie czerwca, po to, aby odwlec ten okres totalnego zagrożenia tymi chorobami, a w przypadku już zagrożenia, tak jak tutaj na tej cebuli ozimej, sięgnijcie Państwo po skorpion. Preparat bardzo szeroko działający, ale dość specjalistycznie działający w kwestii Stemphyrium, który właśnie na tą chorobę ma rejestrację w uprawach cebuli.